Siostry i bracia w Chrystusie, witajcie we Wrocławiu. U mnie jest czwartek, u was piątek i mam nadzieję, że niewiele się zmieniło na gorsze. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy bezpieczni. Muszę wyrazić tę nadzieję, bo rakiety wybuchające na naszej wschodniej granicy i dramat rodzin zabitych przypomniały nam, w jak absurdalnej sytuacji jesteśmy. Tuż za granicą trwa wojna. Wybuchają bomby i rakiety. Setki osób giną codziennie. A my żyjemy tutaj. Tak jakby normalnym życiem. Wojny jednak nie da się łatwo zamknąć na jakimś terenie. Jako ludzie opanowaliśmy jednak pewną cechę. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do trudnych sytuacji, w tym do tak ekstremalnych jak wojna. Szczególnie, jeżeli nie dzieje się to bezpośrednio w naszym życiu, w tej przestrzeni, w której żyjemy. I może łatwo nawet byłoby się pogodzić i powiedzieć: ot, ludzkość zawsze walczyła, ludzie zawsze się zabijali i pewnie zawsze będą to robić. I w jakiś sposób jest to racjonalna myśl. Ta umiejętność przystosowania się, akceptacji, odnalezienia się w trudnych warunkach może pomóc w tym, by się nie załamać, gdy się mierzy z absurdalnością wojny, katastrof, śmierci. Ale może też sprawić, że przestaniemy marzyć o innym, lepszym świecie. O świecie bez wojny, bez rozdzierających nierówności, świecie bez klimatycznej zagłady wiszącej nad nami wszystkimi. Świecie, w którym wszystkie osoby będą się czuły bezpiecznie. Utopia, powiecie. Marzenia. Ale co sprawiło, że Abram ruszył z Ur do Kanaanu? Wiara w to, że może być inaczej. A to, że może być inaczej, to Boża obietnica. Czytamy: rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Do ziemi, którą ci wskażę. Do nowej przestrzeni. Abram uwierzył w to, że podróż, zmiana, marzenia i cel na końcu tej drogi oznaczają zmiany na lepsze. Że może być inna, lepsza przestrzeń. Że można inaczej zbudować swoją tożsamość. Inaczej również w odniesieniu do Boga. Abram uwierzył w obietnicę. A co sprawiło, że chrześcijanie głosili dobrą nowinę? Że pomimo trudności, prześladowań, ryzyka nie milczeli? Nadzieja, jaką mieli. Nadzieja, która po przyjściu Chrystusa mogła stać się nadzieją wszystkich ludzi. Bez względu na pochodzenie, status, płeć. Wszyscy zostali dziedzicami obietnicy i to odmieniło świat. Jak czytamy: bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Pierwsi chrześcijanie też pozwalali sobie na marzenia o innym świecie. O świecie, którego podstawą jest troskliwy, gotowy do poświęcenia kochający Bóg. Odrzucili to, co było statyczne, to, co wydawało się niewzruszone, ten imperialny porządek i przyjęli to, co nowe, dynamiczne, gotowe na zmiany spojrzenia, oparte na nadziei, na Bożej obietnicy. I nie wiem, co czujecie dzisiaj. Czy rakiety wybuchające w Polsce wzbudzają w was strach czy złość, czy coś jeszcze innego? A może czuliście te emocje już wcześniej? Cokolwiek czujecie, pamiętajcie, że dzięki naszej nadziei zawsze mamy przed sobą otwartą drogę. Więcej, zawsze mamy powołanie do marzenia o innym, lepszym świecie. Szczególnie teraz, podczas tej refleksji na koniec roku kościelnego, możemy myśleć o tym, jaki jest świat, jakie jest przemijanie, ale możemy też marzyć o tym, że będzie inaczej. Marzyć o świecie, który jest gdzieś tam, za horyzontem tego, co racjonalne. I krok po kroku, dzień po dniu, uczynek po uczynku, możemy tę lepszą rzeczywistość przybliżyć już tu, teraz. Życzę wam i sobie tej nadziei,
że nowa przestrzeń wciąż jest przed nami. Życzę sobie i Wam tej zdolności do ciągłego marzenia o lepszym świecie, nawet jeżeli wszystko wokół wydaje się tak ponure. Zostańcie z Bogiem i bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą Boże obietnice.